Czy Polska jest przygotowana do tego, żeby przyjąć afrykańskich uchodźców? Kwoty z Brukseli teraz, to co pamiętam. Czy to jest szaleństwo, jak mówi pan Orban? Nie sądzę, żeby Polska była na to przygotowana. Proszę pamiętać, że ten rząd miał problem z tym, żeby bodaj, o ile pamiętam, 200 osób Polaków sprowadzić z Donbasu, kiedy byli w stanie zagrożenia życia. Jakieś wewnętrzne spory, kto ma to zrobić. 200 Polaków był problem sprowadzić do Polski, a dzisiaj mowa jest o tysiącach uchodźców. No to już chyba jest pytanie retoryczne, czy ten rząd jest do tego przygotowany dzisiaj, czy nie. A pan? Co pan o tym sądzi? Panie, my mamy problem, dlatego że my mamy mnóstwo Polaków jeszcze cały czas na wschodzie, choćby w Kazachstanie, którzy chcieliby do Polski wrócić. Zostali tam wywiezieni przed dziesiątkami lat, zachowali polskość, chcieliby wrócić do swojej ojczyzny, chcieliby się tutaj repatriować, ale Polska nie stwarza do tego warunków. I jeżeli mówimy o tym, że ktoś miałby do naszego kraju przybyć, to myślę, że w pierwszej kolejności powinni móc do niego przybyć ci Polacy, którzy dzisiaj mieszkają poza granicami, którzy chcą wrócić, a państwo polskie do tej pory nie stworzyło dla nich warunków do powrotu. Natomiast jeżeli mowa o Unii Europejskiej, jeżeli mowa o solidarności w ramach Unii Europejskiej, dobrze, tylko my byśmy chcieli, żeby Europa była także solidarna wobec nas. Na przykład jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe polskiej armii, o wsparcie finansowe dla rozwoju polskiej armii, unowocześnienia jej, bardzo nam dzisiaj potrzebne. Chcielibyśmy, żeby Europa także nas w tym wsparła. W końcu jakby nie było, będąc członkiem Unii Europejskiej i członkiem NATO, dzisiaj stanowimy wschodnią granicę Unii Europejskiej. I chcielibyśmy, żeby Europa była solidarna także wobec nas, a nie oczekiwała solidarności tylko od nas. Dziękuję.